powszechne czipowanie psów. Jest propozycja w Sejmie powszechne czipowanie psów. Propozycja Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek 14 września, posłanki Katarzyna Piekarska i Dorota Niedziela przedstawiły projekt noweli ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt. Zakłada on powszechne znakowanie psów, czyli tak zwane czipowanie. Zdaniem posłanek projekt będzie dobrze uzupełniał najnowszą propozycję PiS. Proponujemy stworzenie rejestru zwierząt i obowiązkowe czipowanie, powiedziała posłanka Dorota Niedziela na konferencji prasowej. Poza tym, jak zaznaczyła, miałby powstać rejestr schronisk i miejsc w tych schroniskach, który prowadzony miałby być przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną już dziś wydającą paszporty dla psów. Według posłanki to jest systemowe rozwiązanie problemu bezdomności. Każde zwierzę będzie miało swoją historię. Będzie też można sprawdzić, gdzie to zwierzę przebywa i w jakich miejscowościach się ewentualnie pojawiło, powiedziała Niedziela. Piekarska dodała, że czipowanie ułatwi walkę z nieprawidłowościami związanymi z nielegalnym odławianiem psów w gminach i wypuszczaniem na terenie innych gmin. Niedziela zaznaczyła, że projektowane przepisy będą zabezpieczać bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt i będą dobrym uzupełnieniem projektu, który niedawno złożył klub PiS. Niezmiernie się cieszę, że w polskim parlamencie nastał dobry czas dla zwierząt, powiedziała z kolei Katarzyna Piekarska, zaznaczając, że liczy na ponadpartyjne poparcie dla proponowanych przez KO przepisów. Co zaproponowało PiS? W ubiegły piątek posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zakładający m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie Rady do spraw zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa. Między innymi obowiązkowe czipowanie psów i kotów, uruchomienie centralnego rejestru zwierząt oraz powszechną sterylizację zwierząt wyłapanych na terenie gminy zakładał projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z końca 2017 roku. Niektóre zapisy projektu stały się wówczas przedmiotem gorącej debaty publicznej. Ostatecznie prace nad ustawą zostały zawieszone. Na początku 2019 roku projekt po autopoprawce, wprowadzającej w nim zasadnicze zmiany, ponownie został skierowany do prac w parlamencie, nie zostały one jednak skończone przed końcem poprzedniej kadencji parlamentarnej i projekt objęła zasada dyskontynuacji.